Nie no, dajcie chociaż jedną ciekawą rzecz, która będzie cokolwiek warta. Proszę. O, Black Market! Peril Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w chyba pierwszym takim prawdziwym openingu na moim kanale. Dzisiaj otworzymy sobie 30 dyni. Tak naprawdę nie wiem ile to może zająć, więc może już zacznę otwierać. Dwie zostaną na sam koniec. Mam nadzieję, że się cokolwiek zwróci, trafimy coś fajnego. No generalnie taki temat odcinka to może być, czy w ogóle opłaca się otwierać, czy jest szansa na to, że w przypadku otwierania, tak jak dzisiaj 30, czyli takiej trochę większej ilości, można wyjść chociażby na zero. No i oczywiście dajcie znać, czy chcecie więcej openingów, bo w zasadzie nie wiem, nigdy tego nie robiłem. Nie wiem, czy chcecie to oglądać. Moim zdaniem na pewno jest to fajne do otwierania. Chyba, że się trafia takie rzeczy, jak przypadkowe malowania. No. Możecie też odpowiedzieć, czy wy sprzedaliście wasze dynie, tak jak to robią rozsądni ludzie? Czy postanowiliście zaryzykować i otworzyć, a jeżeli otworzyliście, to czy wypadło wam coś sensownego? O, ten w sumie dekal jest całkiem ładny, ale podejrzewam, że nie jest za dużo warty. Też mam takie kolory auta, takie malowanie, że mało co do niego pasuje, aczkolwiek ten dekal wygląda przyzwoicie. Mam nadzieję, że chociaż jednego Black Marketa dzisiaj trafimy. To by było niesamowite. Chociaż z tego co widzę, to podobał mi się ten dekal, to dostałem jeszcze raz. Jakie są w ogóle szanse, żeby trafić dwa razy taki sam dekal? Spośród chyba wszystkich przedmiotów w grze, no bo takie bodajże można trafić tutaj. Okej, okay. Malowanie do Takumiego, czyli też nic raczej wartego zbyt wiele. Nie za bardzo wiem jak rozpoznać Black Market, bo dla mnie Black Market wygląda praktycznie identycznie jak Very Rare, czyli ten przedmiot, który na przykład teraz trafiliśmy. Nie no, dajcie chociaż jedną ciekawą rzecz, która będzie cokolwiek warta. Proszę. O, Black Market! Co to jest? Intrudium, Black Market, ten dekal trafiliśmy. Ujacie, ciekawy jest warty. Zaraz pewnie na ekranie wam wyświetlę, ja sobie sprawdzę na telefonie. No dobra, sprawdziłem i aż tak szału nie ma. 400 kredytów, pewnie za 350 jakoś pójdzie. No ale mamy Black Market, czyli to co chciałem, więc pozytywnie. O, kolejny Very Rare. No generalnie no jednak da się rozróżnić, czy to jest Black Market, czy nie, ale no za każdym razem i tak jak wylatuje Very Rare, to mam wrażenie, że to może być Black Market. Takie w zasadzie wrażenie. Liczę na to. O, białe malowanie, aczkolwiek chyba jakieś słabe. Nie wydaje mi się, żeby podbijało rynek. W każdym razie norma już wyrobiona, Black Market trafiony. Teraz Very Rare jakiś. Mam wrażenie, że na samym początku trafiliśmy tego samego boosta. Okej. Okay. Tak chyba za szybko otwieram te skrzynki, bo jak widziałem to na YouTubie, jak oglądałem zawsze openingi, to jakoś wolniej szło. Generalnie możecie też dać znać, czy ewentualnie zaprosić kiedyś jakiegoś gościa na opening, czy zrobić na przykład walkę na skrzynki, kto trafi lepsze przedmioty, ten zgarnia wszystko albo po prostu wygrywa. No. No najpierw to zobaczę, czy w ogóle się przyjmą. O, importowany przedmiot jako pierwszy. Malowanie do Endo, ale że to jest malowanie do Endo, to to nie będzie zbyt wiele warte. Ale o czym mówię? Po prostu taka walka, że na przykład dostaje się punkty za... czy to za kolor danego przedmiotu, czy to za malowanie. Za kolor, w sensie za rzadkość. No. Na razie, czy jestem zadowolony? Dajcie coś dobrego teraz, to będę. Malowanie do Octana Snake Skin. Czy to jest fajne malowanie? Nie wiem. Loki. O, kolejny import. Generalnie zaczęło sypać importa. Jakie trzeba mieć szczęście, żeby trafić dwa razy to samo? Kurczę, dalibyście dwa razy Black Market czy coś. Ej, co jest w ogóle z tymi skrzynkami? Ciągle cały czas lecą importy. Czerwone Endo. Ej, to może być coś warte, zobaczę. Ej, no dobra, jednak nie jest za dużo warte. 150 kredytów może się jakoś sprzeda. Generalnie możecie też dać znać, czy na przyszłość nie chcielibyście na przykład takiego licznika w jakimś rogu. Ile kredytów nam się zwróciło, a teraz leci jakaś seria niesamowita. Kolejny importowany przedmiot. Nie są to jakieś super przedmioty, ale naprawdę niesamowite, że cały czas trafiamy
importowane rzeczy. No i no dobra, no i koniec serii. Trafiliśmy jakieś dziwne malowanie, które chyba nie wygląda jakoś turbo ciekawie, ale mniejsza z tym, nie ma co narzekać. I tak chyba nie jest źle. Kolejny very rare, kolejny dziwny ten błyścik. O, też tym razem pamiętałem, żeby dać grafikę na maksa, żeby to jakoś wyglądało. Kolejne septemy? Ja nie wiem, jak to jest generalnie, że tak często się powtarzają te przedmioty, bo to powinno być przecież całkowicie losowe. A się powtarzają te przedmioty jeden po drugim. Ej, ładne malowanie. Szkoda, że do tego samochodziku, no bo naprawdę wygląda bardzo przyzwoicie moim zdaniem. Jakby było takie malowanie, czy to do Feneka, czy to do Octana, czy to do Dominusa, to myślę, żebym używał. A tego nie będę używał głównie dlatego, że no, nie będę pewnie tego auta używał. Ponieważ Takumi, nie ma co ukrywać, nie jest jakimś super dobrym samochodem. Chciałbym jeszcze trafić... O! Kolejne ciekawe malowanie. Szkoda, że szare. Ale wygląda chyba nieźle. Chociaż wydaje mi się, że mogę je mieć. Ale wracając, co ja tam mówiłem? Chyba mówiłem coś o tym, że... A! Że Takumiego nie będę używał, bo jest jakiś... A nie! Chciałem powiedzieć, że chciałbym trafić jakiś ten egzotyczny przedmiot żółty jeszcze na zakończenie. Może się uda, może się nie uda. No. Ale nie wiem, mam wrażenie, że strasznie szybko otwieram te skrzynki. Ale ten dekal, ten sam dekal trafiliśmy do innego auta. Strasznie się powtarzają te przedmioty. Generalnie no chyba nie okaże się to opłacalny opening. Chyba, że teraz trafimy coś mega mocnego. O nie! Najgorszy kolor tego boosta. Nie jest to nic super. Ich ostatnia skrzynka na dzisiaj. No chyba, że tworzę jeszcze dwie dodatkowe, jak coś fajnego teraz wypadnie. Dobra, nie wypadło absolutnie nic fajnego, ale to otworzę bonusowo dla tych, co zostali. Chociaż czarne malowanie to już jest jakiś plus. Może będzie można poużywać do jakiegoś tego mojego dominuska, tego oto malowania. Nie zdziwię się, jeżeli jest droższe od tych niektórych czerwonych przedmiotów. Dobra, ale no nie, no jak już otwieram dodatkowe skrzynki, to dajcie mi coś fajnego. Naprawdę trafiłem dokładnie to samo, tylko nie malowane. Dobra, ostatnie jajko, niech stracę. Jajko, dynia. I very rare. Kolejny raz to samo, nie no. Podsumowanie dzisiejszego openingu jest takie, że chyba się nie opłaca, ale dajcie znać, czy chcecie jeszcze openingi na kanale, a jeżeli chcecie, to w jakiej formie, czy może się trochę tutaj zapracować i na przykład zrobić licznik, ile mniej więcej mi się zwróciło z tego openingu, jakbym wszystko posprzedawał, czy może zaprosić jakiegoś gościa i na przykład i ja i on otworzymy po 25 skrzynek, nie wiem jakiego rodzaju, ale wtedy byśmy mogli je pootwierać, no i następnie po prostu porównać, kto miał większe szczęście, no nie. No generalnie możecie zostawić oczywiście subskrypcję oraz lajka za to, że sobie straciłem trochę kredytów. Jeżeli chcecie więcej openingów, no to dajcie znać. A ja się dzisiaj już chyba będę żegnał. No chyba, że jeszcze otworzymy 3 razy Golden Lantern. No dobra, otwórzmy jeszcze 3 razy te takie... O. Może coś wypadnie jeszcze w turbo dodatkowym openingu. Pierwszy przedmiot... No dobra, nie poszło, ale jeszcze 2 mamy do otwarcia. Proszę, wydropić coś. Ale to wciąga strasznie. Strasznie wciąga to otwieranie przedmiotów. No nie, ale no, przynajmniej musicie zostawić naprawdę tą subskrypcję, albo jak ktoś już ma to lajka za to, że otworzyłem dodatkowe zmarnowanie kredytów. Najgorzej, trafiłem jakieś dziwne opony, które wyglądają jak ziemniaki. Nie wiem dlaczego powiedziałem, że jak ziemniaki, ale taka jest prawda. Dobra, jeszcze jedno takie. O nie, dobra. Trafiłem, no nie, no tym butem to można się kopnąć w tyłek chyba. Koniec tego. Nie ma otwierania. Mam nadzieję, że wam się podobało. Elo, elo.